Spółka Lotos Kolej, która należy do grupy Orlen, jest jednym z wiodących towarowych przewoźników kolejowych w Polsce. Lotos Kolej dynamicznie rozwija zakres i ilość realizowanych zadań, do których wykorzystuje najnowocześniejszy tabor kolejowy w kraju. Poza przewozami oferuje usługi spedycji, obsługi bocznicy kolejowej, wynajmu i serwisu technicznego taboru kolejowego oraz czyszczenia cystern kolejowych. W ciągu kilkunastu lat działalności z lokalnego przewoźnika manewrowego przekształcił się w liczącego się na rynku gracza. Współpraca naszego serwisu z Lotos Kolej sięga 2014 roku i obejmuje obsługę silników Caterpillar C27 zabudowanych w lokomotywach typu 6DG. Po początkowym etapie wykonywania przeglądów tych silników, dostawy części eksploatacyjnych i zamiennych, przyszedł czas na wykonanie okresowych napraw tych silników w ramach naprawy rewizyjnej. Zakres każdej naprawy jest zgodny z zapisami dokumentacji systemu utrzymania lokomotywy oraz instrukcją obsługi i naprawy silnika Caterpillar C27. Nasi mechanicy stale podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności podczas szkoleń przeprowadzanych w specjalistycznych centrach szkoleniowych Caterpillar. Wszystkie naprawy wykonujemy w pełnym zakresie, przywracając stan każdego silnika do jego parametrów pierwotnych. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy ponad 150 napraw rewizyjnych. Za każdym razem silnik trafia do naszej specjalistycznej hali naprawczej, gdzie jest przygotowywany do naprawy, myty, demontowany oraz weryfikowany i budowany według ustalonego zakresu. Zakres naprawy okresowej polega na demontażu silnika z lokomotywy wraz z zespołem prądnic i ostoją. Następnie naprawa odbywa się według ustalonego zakresu. Wymieniane są takie zespoły jak głowice cylindrowe, kompletne układy korbowo-tłokowe, tzw. cylinderpaki, pompowtryskiwacze, kompletne turbosprężarki lub tylko ich wkłady, tzw. kartridże. Wymieniany jest tłumik drgań wału korbowego, tzw. damper. Wymieniane są pompy, wody, paliwa, oleju oraz panewki główne i korbowodowe, panewki wałków, podzespoły układu rozrządu oraz dodatkowe podzespoły. Każdy silnik odbudowany jest z wykorzystaniem przewidywanych przez producenta mocowań i śrub, nowych uszczelnień oraz nowych przewodów elastycznych. Celem naszych działań jest to, aby kolejny demontaż silnika odbył się dopiero przy kolejnej naprawie rewizyjnej. Działamy na rynku kolejowym od wielu lat i znamy specyfikę tego rynku. Koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby wyeliminować do minimum niezaplanowane przestoje lokomotyw naszych klientów. Po naprawie silnik jest transportowany do miejsca montażu i ponownie zabudowywany w lokomotywie razem z układem prądnic. Po zakończonych pracach montażowych wykonywanych na lokomotywie silnik poddawany jest testowi, tak zwanej próbie na oporniku wodnym. Po pozytywnym przejściu próby cała lokomotywa przekazywana jest użytkownikowi do pracy.